W związku z dużą różnorodnością wykresów w arkuszu kalkulacyjnym Excel omówimy sobie teraz kilka przykładów umożliwiających nam tworzenie różnego rodzaju ilustracji danych. Oczywiście, wcześniej w arkuszu kalkulacyjnym będziemy musieli dokonać obliczeń, których wyniki posłużą nam do ilustracji. A więc do tworzenia wykresów. Na przykładzie statystyki semestralnej ocen, policzymy sobie ilość ocen niedostatecznych, dostatecznych, szóstek, piątek dla poszczególnych uczniów, czy też dla całych przedmiotów. Właśnie w tym momencie na ekranie jest pokazywany sposób organizacji arkusza, kopiowanie danych, rozmieszczanie ich na ekranie, a także dokonywanie obliczeń, które niezbędne nam będą w dalszej części. A więc powtarzam raz jeszcze, aby utworzyć wykres, wcześniej musimy mieć dane i te dane powstaną w wyniku obliczeń. Wykresy w Excelu mogą być bardzo kolorowe, różne, ładne, mniej ładne, ale nie wszystkie będą miały, jak się za chwileczkę przekonamy, sens. Otóż do danego typu danych nie każdy wykres pasuje. W związku z tym może się zdarzyć sytuacja, że jeżeli nasze obliczenia, nasze wyniki zilustrujemy niewłaściwym typem wykresu. Wykres ten nie będzie nic mówił naszemu odbiorcy, a więc nie będzie przedstawiał żadnych informacji, nie będzie nic wynosił do naszego arkusza. W związku z tym, zanim zaczniemy tworzyć wykres, musimy najpierw Zastanowić się, co chcemy zilustrować, z jakiego typu danymi będziemy mieli do czynienia, co ten wykres ma przekazać naszemu odbiorcy. A więc te wszystkie wątpliwości, te wszystkie pytania musimy rozstrzygnąć jeszcze wcześniej, zanim zaczniemy tworzyć wykres. W tej chwili te wzory, które są przypominane, powtarzane na ekranie, były już zawarte we wcześniejszych wersjach filmu. A więc użytkownika, który ma jakieś tam problemy z edycją danych, z szybkim rozmieszczaniem wzorów, skopiowaniem, przeciąganiem, posługiwaniem się funkcjami, odsyłam do wcześniejszych filmów. Tu na ekranie widać tylko, jak to wszystko będzie organizowane w naszym arkuszu, i jeszcze raz powtarzam: najpierw musimy wykonać te obliczenia, a dopiero potem na ich podstawie będziemy tworzyć różnego rodzaju wykresy. Powoli nasz zestaw obliczeń dobiega końca. Widzimy tutaj poszerzanie kolumn, które są za wąskie, aby wyświetlić wyniki naszych obliczeń, liczby. Przypominam także o używaniu klawisza control, jeżeli chcemy zaznaczać obszary nie leżące obok siebie. I oczywiście o skrótach klawiaturowych, które umożliwiają nam kopiowanie, a więc Ctrl-C, a więc Ctrl-V, Ctrl a także poruszanie się po obszarze arkusza Excel, a więc te Ctrl strzałki, Ctrl strzałki z Shiftem, to co wszystko było omawiane we wcześniejszych wersjach filmu. Widzimy tu właśnie. Kopiowanie do obszarów nie leżących obok siebie, a więc za chwileczkę, że tak powiem, zostaną zaznaczone komórki leżące jak gdyby po przekątnej i za pomocą naciśnięcia po prostu klawisza Enter zostaną wklejone do odpowiednich komórek. Przypominam także o blokowaniu elementów wzorów za pomocą symbolu dolara, a więc może być to adresowanie względne, bezwzględne lub mieszane, a więc blokada tylko kolumny czy tylko wierszy. Mając już tak przygotowane dane, postarajmy się utworzyć pierwszy wykres zawierający średnie z poszczególnych przedmiotów. Jak widzimy, tych wykresów jest całe mnóstwo, ale zobaczmy, gdybyśmy użyli wykresu kołowego, tak właściwie, co on mówi? On właściwie nic nie mówi odbiorcy, a więc nie jest to dobra ilustracja tych danych. Co innego, wykres kolumnowy, słupkowy. Tutaj na podstawie wielkości słupków widzimy, która średnia jest wyższa od innej. Widzimy także, że te słupki nie zostały podpisane, a więc nie wiemy, który słupek dotyczy którego przedmiotu. I tu znowu, zanim zaczniemy tworzyć wykres, Dobrze i najprościej jest zaznaczyć, które dane będą do niego wchodziły. Nie tylko dane liczbowe, ale i tak jak w tym wypadku, nazwy poszczególnych przedmiotów, które są ilustracją osi poziomej, a więc tam na osi poziomej mamy podpisy słupków. Oczywiście tych opcji dotyczących wykresów jest całe mnóstwo. Możemy do najdrobniejszych szczegółów dopracować, nie tylko tak jak w tym momencie odstępy pomiędzy słupkami, a więc przerwy pomiędzy poszczególnymi danymi, ale także kolory i to w sposób bardzo szczegółowy. Nie tylko kolor, ale także jego przezroczystość, deseń, czy on będzie miał jakieś wzorki, czy będzie widać pod spodem kolejne serie danych, czy też linie. Będące ilustracją obszaru wykresu, tak zwana siatka pozioma, siatka pionowa, a więc naprawdę możemy ten wykres będący ilustracją dopracować do najdrobniejszych szczegółów. W tym momencie na rynku jest bardzo wiele wersji Excela które różnią się zawartością menu, a także niekiedy możliwościami. W związku z tym, jeżeli jakiejś opcji na filmie nie będziecie mogli znaleźć w swoim Excelu, musicie się troszeczkę po nim rozejrzeć. Ten film jest przygotowany na wersji 2010, która jest bardzo podobna, ale nie identyczna względem wersji 2007, 2013 czy nawet 2016, a więc mogą pojawić się pewne różnice. W tym momencie widzimy formatowanie tytułu wykresu, a więc znowu to, co znamy z Worda, format czcionek, one mogą być Kolorowe mogą być większe, mniejsze, pogrubione. Ten tytuł możemy przesuwać w lewo, w prawo, a więc znowu dopracowanie do najdrobniejszego widzi mi się. Edytując wykres, możemy nie tylko edytować, formatować całą serię danych odpowiedzialnych za jakieś tam liczby, ale możemy także dostać się do poszczególnej liczby. Klikając raz, zaznaczamy całą serię, a klikając po raz drugi, widzimy, że możemy zaznaczyć poszczególny element i jego właśnie, i tylko jego. Poddać edycji. W tym momencie widzimy, że supek jeden jest poddawany edycji. Oczywiście to, gdzie klikamy, zależy, jakie menu nam się wyświetla. W tym momencie widać formatowanie osi pionowej i możemy tam zaznaczyć nieautomatyczną skalę, a więc to, co Excel analizuje. Od najmniejszej podanej liczby do największej, ale możemy tą skalę, ten zakres osi pionowej ustawić samodzielnie. Czyli my możemy podać liczbę, my możemy ustalić, jakie jednostki będą pomiędzy tymi liczbami. Czy będą to liczby. Oddzielone częściami setnymi, dziesiętnymi, czy może po prostu tylko i wyłącznie całkowite. Również te liczby możemy poddawać w formatowaniu. Możemy określić, czy będzie to format walutowy, procentowy, z jaką dokładnością, z iloma miejscami po przecinku te liczby na naszym wykresie będą wyświetlane. Poszczególne elementy możemy przesuwać, tak jak widać legendę czy tytuł wykresu. Mogą być przesuwane w lewo, w prawo, mogą być znowu formatowane i tu widać całą masę opcji. Gdzieś to jest. W związku z tym nie pytajmy, czy da się, tylko gdzie jest ta opcja, która to umożliwia. Excel jest potężną maszyną, która umożliwia potężne obliczenia i Robienie najdokładniejszych ilustracji w postaci wykresów do tych obliczeń. Możemy dodawać etykiety do poszczególnych słupków, które będą ilustrowały ich dokładne wartości. I oczywiście te etykiety możemy formatować, możemy je odsuwać dalej, bliżej od słupków, możemy zmieniać wielkość czcionki, rodzaj, kolor itd. A więc za pomocą menu podręcznego prawego klawisza myszy, klikając w odpowiedni element, możemy naprawdę dopracować do szczegółów najdrobniejsze elementy tych wykresów. Należy także zwrócić uwagę na to, że menu górne tam na górze ekranu także zależy od tego, co aktualnie jest zaznaczone. A więc jeżeli Kliknęliśmy myszą w jakąś komórkę, i w tym momencie wykres nie jest zaznaczony. Górne menu, tam u góry w tej wstążce, gdzie są te wszystkie ikonki, jest inne niż podczas tego, kiedy wykres jest zaznaczony. Wykres, rodzaj wykresu możemy zmieniać w trakcie, a więc jeżeli się okaże, że ten wykres źle według nas ilustruje nasze obliczenia. Możemy bez powtórnego tworzenia odnowa wykresu po prostu zmienić jego rodzaj. Tak, jak w tym momencie zostało zmienione. Wykres kolumnowy na wykres liniowy. I oczywiście ten wykres liniowy ma. Trochę inne menu, inne opcje, inne możliwości formatowania niż wykres kolumnowy. Do ilustracji wykresu możemy także używać elementów znanych nam z Worda, a więc możemy dostawiać na przykład pola tekstowe, strzałki, które ilustrują poszczególne elementy, a więc wzbogacają nasz wykres. Takie pole tekstowe oczywiście podlega znowu swoim Właściwością, swojemu formatowaniu możemy wprowadzać tam tekst, ale jest to czynność, którą znamy już z Worda, bo przecież tam również występowały pola tekstowe. Mamy do dyspozycji także inne elementy, takie jak kształty w postaci dymków czy też strzałek, które mogą wskazywać pewne elementy, pewne szczegóły wykresu, zwracać użytkownikowi uwagę na daną liczbę czy dany supek. Oczywiście również w Excelu występują pewne sztuczki, czy też kruczki. Na przykład możemy do ilustracji danego słupka wykorzystać obrazek. W menu podręcznym tego nie ma. Nie można wstawić do wnętrza słupka obrazka. Ale jeżeli zaznaczymy dany słupek i spróbujemy wstawić obrazek, on się tam nie wstawił, zaznaczamy go, kopiujemy, obrazek, możemy już wykasować, ponieważ jest on w pamięci, to po zaznaczeniu tego słupka raz jeszcze możemy kombinacją klawiszy Ctrl V lub za pomocą edycja schowek wkleić do wnętrza słupek, słupka dowolną ilustrację w postaci obrazka, a więc mamy tutaj różne takie Operacje może niezbyt od razu ujęte w menu, gdzieś tam schowane głębiej. Taki wykres wzbogacono dodatkowe elementy. Po wykasowaniu tego wykresu, te elementy niekiedy zostają nam w obszarze arkusza i musimy zaznaczyć je oddzielnie, a następnie wykasować. Oczywiście na wykresie możemy skumulować, zestawić dwa rodzaje danych, dwie serie, tak zwane. I oczywiście te serie mogą być formatowane. Mało tego mogą być przedstawiane za pomocą różnych rodzajów wykresów, na przykład tak jak ten przed chwileczką, kolumnowo-liniowy. Jeszcze innym trudnym momentem, trudnym elementem w ilustracji danych jest zestawienie bardzo dużych i bardzo małych danych na jednym wykresie. Otóż, tak jak w tym momencie widzimy średnia i ilość ocen. Ilość ocen to potężna liczba, średnie z poszczególnych przedmiotów są dosyć małe, i te słupki tak właściwie na jednym wykresie wyglądają identyczne. Nie sposób zauważyć, która średnia jest większa. Oczywiście i to można zaradzić na to, a więc możemy, za chwileczkę będzie to pokazane, zmienić, dodać drugą oś. Jedna będzie służyła dla. Dużych liczb druga dla małych. W tym momencie następuje obliczanie średniej klasy. Na podstawie średnich z poszczególnych przedmiotów oczywiście można by to liczyć także za pomocą średniej wszystkich uczniów, ale jest to trudniejsze do zaznaczenia, a wynik jest ten sam. Teraz zestawienie wykres, gdzie mamy dużo danych, wszystkie przedmioty i Druga seria to pojedyncza komórka ze średnią klasy. Co zrobić w takim przypadku? Otóż, jeżeli mamy do czynienia z pojedynczą komórką, którą byśmy chcieli zestawić na tle innych 8 czy też 9, to należy postępować tak, jak to w tym momencie jest podawane na filmie. Oczywiście, my tę serię możemy nazywać w dowolny sposób. Możemy dodawać kolejne serie, tak jak to widzimy na wykresie. Możemy je nazywać. Tu w tym momencie wystąpił błąd. Tam trzeba usunąć jeszcze jeden element, który niechcąco nam się dodał, skopiował. I tak jak teraz. Mamy drugą serię dodaną w postaci brązowych słupków. A my oczywiście te serie możemy edytować. Możemy zmieniać ich nazwy, tak jak to jest pokazywane na filmie. W wypadku serii, która składa się no, z pojedynczej komórki, tak jak średnia klasowa, należy tą komórkę powielić, dodając ją kilkakrotnie do wykresu, a te kolejne dodania należy oddzielić symbolem średnika. Po prostu klikamy raz w komórkę, w komórkę naciskamy średnik. Dodajemy jeszcze raz tą samą komórkę, znowu średnik, no i tak kilka razy, tak aby ilość tych średnich klasowych była taka sama jak ilość średnich z poszczególnych przedmiotów. W ten sposób, będzie to oczywiście za chwilę pokazane na filmie, będziemy mogli tą linię przeciągnąć na szerokość, na długość, czy też na obszar tych innych słupków. I będziemy mogli uzyskać średnią z poszczególnych przedmiotów na tle średniej klasowej. A więc wszystko to można edytować, zmieniać, poprawiać bez konieczności powtórnego tworzenia wykresów. W tym momencie zaznaczane są. Komórki, które będą stanowiły opis osi poziomej. Jest to o tyle wygodne, że jeżeli jakiś błąd popełnimy w komórce, na przykład B1 czy B2 właściwie, gdzie pisze język polski, no to zmieniając zawartość tej komórki, automatycznie to nam się zmieni na wykresie. Te napisy są jeszcze może zbyt dużą czcionką napisane i za chwileczkę. Kiedy zmienimy tą szcionkę, będą one widoczne i będą stanowiły ilustrację słupków na naszym wykresie. Tu za chwileczkę będzie pokazany ten moment, kiedy mamy kilka danych i chcemy zilustrować to w połączeniu z pojedynczą daną, z pojedynczą daną w postaci średniej klasowej. Widzimy 8 czy 9 słupków niebieskich i jeden tylko brązowy. I tak mówiliśmy wcześniej: należy, dodając kilkakrotnie tą średnią klasy, oddzielić średnikiem te poszczególne dodania, a więc za chwileczkę to będzie pokazane na filmie. Ile razy? No tyle, ile mamy tych niebieskich słupków, a więc 9 słupków średnich przedmiotów i 9 dodana średnia klasy. Na wykresach wekselu możemy ilustrować dane nie nieleżące obok siebie. W tym wypadku nie rozciągamy tak jak to pokazane jest na filmie, ponieważ te supeczki są bardzo, bardzo wąskie, ale zaznaczamy je wykorzystując do tego klawisz control. W ten sposób nasz wykres będzie można przedstawić w pełniejszej postaci, a więc nie będzie tych pustych, wolnych, niepotrzebnych miejsc. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wykres możemy zilustrować danymi liczbowymi, które wchodzą w zakres, a więc te słupki zostały utworzone przy pomocy tych liczb i te liczby w postaci tabeli z danymi możemy wyświetlić w obrębie wykresu. I na zakończenie jeszcze ilustracja przykładu, kiedy mamy do czynienia z bardzo małymi i bardzo dużymi wartościami w obrębie jednego wykresu. W tym momencie jedną serię możemy na przykład zamienić na wykres typu liniowego, natomiast do drugiej serii przypisać drugą pomocniczą oś i widzimy za chwileczkę, o właśnie, że te. Wartość dotyczące tych słupków możemy odczytać na osi znajdującej się z prawej strony wykresu.